Siemaneczko, kolejne porady o wrzodach żołądka, dwunastnicy. Tydzień temu to przechodziłem, więc wam opowiem, jakie są początkowe objawy i tak dalej. Ale przed. Film wcześniejszy poleciał 130 tysięcy i odpalają się ludzie, następny lekarz i tak dalej. Nie lekarz, człowieku. Ja po prostu własne doświadczenie opowiadam, co mi się działo, jak mi pękł wrzód na dwunastnicy, jak miałem wrzody, miałem gastroskopię i tak dalej. Zacznijmy od tego. Polacy są zajebiście upartym narodem. Będzie czekał do końca, o, ślimaczek, aż mu coś się stanie, jak ja, głupi człowiek, pęk mi wrzód, tylko słuchajcie, niektórych to boli. Mnie nie bolało, mnie to się stało podczas snu, tylko czasem jakieś ukłucie poczułem i to było tyle. Normalnie jadłem jakby nic i po prostu wstaję rano, macie czarna kupa i to jest sygnał, że musisz gnać jak najwyżej, najszybciej do szpitala, bo możesz się wykrwawić. Akurat ja miałem chwilowe krwawienie, to się samo załatało. Przez 2 tygodnie szukałem, żeby dostać się na gastroskopię. Państwowo na CITO ROK w Elblągu, w Szpital Wojewódzki. Pozdrawiam. NFZ. Do pasłęka 3 miesiące. I udało mi się do sztumu dostać dopiero, około 14 dni później, prywatnie. Gdzie już wszystko samo się załatało. Miałem takiego fuksa, że nic tam, wiecie, nie było. Tylko te promienie, coś tam, no to wszystko się zasklepywało. 1,5 roku miałem spokój, nie? I w tym roku się nawróciło. Nie powiem, że trochę sobie pozwalałem, i to jest najgorsze, jak ktoś ma refluks, że taką gulę łykacie. Jeśli nie byliście u lekarza, jedźcie to sprawdzić, możecie też to mieć. To już jest znak, że wy musicie odpalić sobie dietę. Już wam mówię teraz, spisałem sobie mniej więcej w tydzień czasu, jak wypędziłem to w moment. Pierwsze objawy, jakie są, no dziwne, macie uczucie w żołądku, aż przychodzi taki dzień, że was piecze jak skurczybyk. Jak już piecze, to są wrzody. Tak, jak się nie mylę, ale no tak, bo mi tak lekarz mówił. W 2 dni się tego pozbyłem, 2-3 dni przestało piec, ale tak, ziemniaki. Też u mnie ludzie oglądają i swoje przekazują informacje. Ziemniaki, czyli sokowirówka i dżida pół szklanki. Nie, ja sobie jeszcze dodawałem do tego marchewkę. I teraz tak, to było z rana. Naczczo, powiedzmy, nie? Ja rumianek i zieloną herbatę, albo samo z 2 rumianków w saszetek, albo kupuję sypką, taką czubatą sypię, potem przesiewam sobie przez sitko, piję 3 razy dziennie. Moim zdaniem rumianek najlepiej zabija ból. Jak coś was boli i tak dalej, macie wzdęcia, sręcia i tak dalej, mi zawsze rumianek pomagał. Zawsze. Rumianek to jest po prostu numer jeden, oczywiście bez cukru. Ksylotin, czy jak to się mówi, ksylo, ktoś mnie poprawi. Kupiłem do słodzenia, ale wiem, że jeszcze są lepsze zamienniki, tak? Ocet jabłkowy, czyli słuchajcie, to jest też zakwaszanie żołądka w moim przypadku, bo mam niedokwasotę albo nadkwasotę. Zawsze mylę, w tym momencie ktoś mnie poprawi. Zakwaszam żołądek przez już co najmniej z 2 lata i miałem właśnie, wróć, 1,5 roku, miałem spokój. A ostatnio, że już wiecie, lepiej się poczułem, typowy Polak. Lepiej się poczułem, to co? A, to zacznę pić mniej. No i zacząłem pić mniej. Troszkę sobie podjadałem, nie powiem, kebabów, bo lubię czasem. No i to nie jest tak, że pojecie se 2 tygodnie, tak zaraz w tygodniu, powiedzmy, ja tylko kebab boksa jem z kurczakiem i sos trzoskowy, nie jem jakichś tam pikantnych. Moim zdaniem też to się tak kumulowało, zbierało, zbierało, aż raptem uderzyło, nie? No bo człowiek sobie już odpuścił. Czyli tak, herbata, czyli zapraszam na raz dwie saszetki, zielona z rumiankiem, ostudzi się i dodaję do 15 ml tego octu jabłkowego z rana. I na przykład po południu czy wieczorem tak samo, nie? Ja piję ten ocet i mnie nie piecze, więc chyba tragedii nie ma, bo by mocno piekło, jak się nie mylę. Kurde, mogę się mylić, ale przypominam, to są moje własne doświadczenia. Teraz tak, szybkie zwalczanie. Kisiel. Siemiel. Kisiel. Do kiślu kupujemy kisiel normalny, niesłodzony. To ten ksylo. Kurde, zapomniałem nazwę, nie? On jest z brzozy, jak się nie mylę. Dobra, na pewno wiecie, o co chodzi, bo ktoś napisze. Kisiel robię sobie, zrobię cyku pyku, lecę do pokoju i mam takie, zrobił mieszankę z nasion chia, niemiele, sezam niemiele, ostropest miele, inulina w proszku, sprawdźcie sobie w internecie, na co one działają. Ostropest to bardziej na wątrobę, ale też pomaga w stanach zapalnych, niby. Ale jak ja to stosuję i jem, jest mi dobrze, jest mi lepiej, tak? Oczywiście obiady, jeśli wy, Polacy, uparcie, wse dalej smażycie tłuste golonki, jak macie problemy, mówię, z brzuchem, no to sorry. Sami sobie robicie coraz gorzej, aż w końcu przyjdzie wasz koniec, nie? Trzeba uważać. Ja nie powiem, że
Ja też czasem coś zjem, ale naprawdę sporadycznie coś tłustego, bo nie mogę. Ja 3 dni, jakbym pojadł schabowe, normalne takie ze świni, to mnie zaraz boli z powrotem, nie? No niestety, coś brakuje w człowieku, coś się wyłącza i ja nie wiem, czemu tego nie wolno, nie da się wyleczyć. A może się da. A może tak leczą, żeby nie wyleczyć, żeby się leczyć całe życie. Dlatego sobie wprowadziłem dietę. Dzisiaj był parowar, czyli indyk robiliśmy z ziemniakami i okej, nie? Niestety, żarcie nie jest tak super, takie dobre, smaczne, tak jak z patelni, z oleju czy smalcu, bo no, to tak już nie, ślimak zaczyna chodzić. Nie wiem, czy widzicie. Muszę go wynieść, bo był pod stołem. Sakra, nie? Co ja tu jeszcze mam napisane? Bułki pszenne. Złe, pszenne, pszenne. Nie, nie. Na takie dolegliwości tylko pszenny chleb i bułki pszenne, czy paryskie, czy chałki, nie? Wścinam sobie. Surofrofan kupiłem. Surofrofan to są takie tableteczka. Sprawdźcie sobie. Z kiełków brokuła. Surfora fan, jakoś tak się pisze. Też niby pomaga, ale to za często sobie w trakcie obiad jem i w połowie obiadu jedną na dobę sobie zjadam. Nie wiem, czy to coś da. Też czytałem, że no, może coś da, może nie. No źle się nie czuję, nie? Dosyć szybko po prostu tym, co wam dzisiaj powiedziałem, wypędziłem ten ból, palenie żołądka. A jeśli będzie was palić i nic z tym dalej nie będziecie robić, no to będzie tylko coraz gorzej. Coraz gorzej, coraz gorzej, aż przyjdzie może do wycinania jelita. Ja nie mówię, że mi kiedyś nie będą wycinać, tylko że u mnie, ja nie jestem jakimś alkoholikiem, nigdy nie byłem. No, do 21 lat, jak to młodzież, piła się na baletach, piło, nie? Nie palę, nie piję. A mam takie problemy, bo po prostu od mojej mamy rodziny to jest genetycznie, co jeden ma wrzody, co jeden ma refluks i tak dalej. I co z tym poradzić? Trzeba uważać, dlatego też taki chudy jestem. Nieraz chciałem przytyć i nic to nie dało. Niestety. Niestety, kochani, tu ślimak już jest. Jak nic ty nie zrobicie, będziecie ignorować jedzenie. Pić kawę, niestety kawy czarnej już dawno nie piję. Nie mogę, od kawy się zaczęło. Ogólnie jak kawę piłem, miałem, od 36 lat mi się to zaczęło, mam 42 teraz. Te bóle. Właśnie po kawie coraz gorzej. Mówię, co jest, nie? No i wyszło na to, że już miałem wrzutki. Niestety. Także co do kawy, o jeszcze, to jedynie inkę co jakiś czas sobie strzelę. I kawę inkę, tak. A tak to herbatki. Właśnie idę, bo mi Jolcia zrobiła, zwróciłem i oczywiście nic nie złapałem. Także żyjcie zdrowo, dbajcie o siebie, bo jak nie wprowadzicie jedzenia, to możecie skończyć, wiecie gdzie. A, to jest nic, jeszcze nie leczycie, dalej jecie, pijecie piwo, przecież musisz, a masz wrzody. No to skończysz prędzej czy później tak w ziemi. Jeśli człowiek nie zadba o siebie totalnie, nie pożyje, pamiętajcie. Niestety, skąd to się wszystko bierze? Żarcie jest tak schemizowane w tych czasach, że nie pytajcie. Znajdźcie sobie w salewiach wrzody, wpiszcie, znajdźcie sobie wcześniejszy film, jak opowiadałem. Jak teraz rolnictwo, to już w tirach przyjeżdża koks i potem my to zjadamy. Albo krówki sobie zjadamy, które są karmione już też takim koksem i wszystkim, żeby była wydajność gigantyczna mleka, a potem my to wszystko zjadamy. No i potem są tego efekty. Ja czerwonego mięsa zmielonego już nie jem w ogóle. Nadawałem z piwnicy, to jest taka moja dżungla wyremontowana, lubię, kto mnie nie zna, to już mnie poznał. I nie sap jeden z drugim, tylko ja przypominam, nie jestem lekarzem, tylko własne doświadczenia opowiadam. Co robić, żeby się chociaż lepiej czuć, jak jesteś tak mega uparty i nie pójdziesz na gastroskopię, czy tam kolanoskopię, jak już krwią napierdzielasz z tyłka. Przykre, znaczy to nie jest przykre, to jest wszystko z życia wzięte i drżyjcie wszyscy, młodzież, teraz do młodzieży. Skończysz 25 lat i gwarantuję ci to, że dużo szybciej będziecie mieli takie problemy, bo wyjecie jeszcze gorzej. Dziadostwo, chłam, że się nie da opisać.